Dzień dobry. A, on jeszcze nie przyszedł. Dzień cześć. Dobry. Cześć. Witam was w odcinku dzisiejszym. Ucięło mi głowę. Adrian mi uciął głowę. Jest, widać ci głowę. Dobra. Co dzisiaj? Zobaczycie na filmie, ale przede wszystkim zbliża się okres sadzenia roślin cebulowych. Można już to robić. Nas nie było, więc nie sadziłam wcześniej. Dopiero teraz będę. I chciałam wam pokazać, co kupiłam i co dorwałam w sklepach. Tutaj projekt z grządkami już rozpoczęty. Jednak będę robił erkę taką, żeby wyglądała trochę mniej jak grób. Dostałem objawienia w trakcie kopania tego, że w sumie będzie wyglądało jak grób, a może lepiej, żeby nie. Tutaj trochę materiałów, których nie było już jak dorzucać do kompostownika. Podlany, przykryty słomo. Nie sądzę, żeby to się jakoś tutaj rozgrzało czy coś. Ale zobaczymy, może to przerzucę za dwa dni, zrobię większą kubkę. Dzisiaj szybka fucha, przekładamy taką kostkę trochę dalej i trochę inaczej. Początek ułożony na gotowo, reszta przymiarka, jakoś to będzie. Teraz trawkę sobie kopię. Tutaj przeszczep turecki, jeden, drugi, bo były łyse placki. Reszta czeka, bo nie wiem co z tym. A kostka ułożona. Jak już to będzie obsadzone, to pokażemy efekt końcowy. Na razie wygląda tak. W sumie nic nie zamawiałam w tym roku, bo stwierdziłam, że nie ma to najmniejszego sensu. Czyli miałam napakowane w koszyk, wiadomo, ale nie kupiłam ostatecznie. Przez internet oczywiście o to mi chodzi, bo normalnie to kupiłam. I też dostałam coś, a teraz się ze mnie śmieje. Z boku układa kostki i się nabija. A więc tutaj, co widać, to widać. Tutaj jest cała skrzynka z darów dla biednych ludzi, co nie mają pieniędzy. Chciałam powiedzieć dla powodzian, ale w obecnej sytuacji jest to trochę nie ten chyba. Niepasujące, no. I tam jeszcze mam w szklarni trochę cebulek. Nie wiem skąd one są. A, to z zeszłego roku są, z tych kwiatów, co tam dostałam na Dzień Kobiet od Adrianka na przykład. Albo z innych. Tam były żonkile, hiacynty. Frezję wyciągnęłam i wysuszyłam. Też je wsadzę do ziemi w tym roku. Tutaj nie wiem, co mam, dopiero muszę je przejrzeć, zobaczyć, co się nadaje, a co się nie nadaje. Ale pewnie jakieś żonkile, czosnki. Tulipany, może hiacynty, zobaczymy. No a tutaj mam cały karton tego, co udało mi się dorwać gdzieś. Są czosnki, które kupiłam na wiosnę, których nie posadziłam, więc będę je sadzić tutaj gdzieś po ogródku, tam na pewno w tą rabatę, gdzie są jeżówki, lawendy i tak dalej. Oprócz czosnków tam były jeszcze gratisy, krokusy gratisowe były. O, to jest drugi. Tu są po trzy cebulki tych krokusów. Oprócz tego w Lidlu dzisiaj dorwałam taką pakę cebul. To jest miks. Niestety mi się podarła ta siatka.
Ta siatka mi się podarła, ale możecie tu zobaczyć, o widać, są tulipany czerwone, widzę jakieś, tulipany 12 plus minus, narcyzę też, czosnki, szafirki, krokusy właśnie i hiacynty, to będę sadzić. Musisz szybciej mówić. Czemu? Bo mówisz wolno. Ale ja robię wszystko wolno. Daj mi być sobą. Oprócz tego szachownica, ta kostkowana, właśnie ostatnio Adrian na Dzień Kobiet mi sprezentował taką, więc więc kupiłam to akurat w Paris Commerce. Tutaj dostałam przebiśniegi, także też będą posadzone. Oprócz tego bardzo stara paczka hiacyntów, tulipanów, arum tu jeszcze jest i anemony. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Ona już naprawdę bardzo długo leży. Nie wiem, czy to jest jakaś data. Nie ma chyba. W każdym razie mama miała taką samą, tylko żółtą i mówi, że dużo tych cebulek było pustych, więc może wcale nic nie ma, ale powiem wam, jak będę działać. Oprócz tego jest jeszcze szachownica ta duża, pomarańczowa, taka najbardziej popularna. Lubię zapach szachownic, przypominają mi. A, to jest korona cesarska. To jest to samo? To samo. No tak, przypominają mi pewne zioła. Oprócz tego hiacynty, jeden niebieski, a jeden jest różowy. Także tak. I tutaj są podszyte bulwy. Także hiacyntów mam nadzieję, że będzie dużo w tym roku. Tutaj mamy narcyz, ten taki z tym środkiem czerwonym, to też dostałam, dzięki, i nie od ciebie. I tutaj są tulipany, to też z Lidla, jest po 5 w paczce, tu jest akurat różowa paczka tulipanów i odmiany ich są wypisane, tak, i jeszcze jest paczka tulipanów fioletowych, też z Lidla, też są odmiany wypisane, także zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, pakowuję to tu i kończę gadać, bo Adrian mnie zezwie, że za długo gadam, że za długo mi schodzi, ale ja po prostu jestem powolna, więc taka moja natura. Dobra, jeśli chodzi o cebulki, to chyba wszystko z tych cebulek w tym roku, chyba że coś jeszcze wpadnie mi w oko i stwierdzę, że jest warte wsadzenia w ziemię. No ale zobaczymy. Przejrzałam w sumie, byłam prawie we wszystkich sklepach, w których można być. Oprócz Owadzie nie byłam. Może jeszcze tam pojedziemy przy okazji. I wszystko, co chciałam, kupiłam, choć widzę, że żonkili mało mam. Ale żonkile pewnie będą tutaj. No dobra, to wszystko. A teraz zabiorę się, cebulę już zrobiłam, tylko propos, a teraz zabiorę się za sprzątanie tutaj tej części. Tutaj była ta łąka kwietna, będę tu, powyrywam już to, co nie jest jakby potrzebne. Kosmosy zostawię, wiadomo, i ten tytoń też jeszcze zostawię. A oprócz tego wezmę się za ogarnięcie dali, bo jak nas nie było, to pozakwitały i już poprzekwitały. Także poobcinam je i poogarniam, żeby tutaj już było ładnie zrobione. No, także teraz ta część... Jeszcze pewnie tutaj w tą stronę się przesunę, bo wyciągam też te chwasty i ogarnę tą część, gdzie siedziałam. Tak się prezentuje pierwsza grządka. W trakcie realizacji uznaliśmy, że zmienimy kształt z prostokąta w L-kę, żeby wyglądała mniej jak grupa, a bardziej jak grządka. Bo nie widziałem nigdy grobu w takim kształcie, więc może się udało. Kamulce były układane dwa razy. To najpierw zrównaliśmy ich poziom z tamtymi, ale potem okazało się, że wtedy ten będzie pod poziomem gruntu w ogóle, bo jest tutaj nierówno i tam jest bardzo duży dół, także podnieśliśmy to o 5 cm. Poukładałem sobie jeszcze raz, bo lubię robić wszystko dwa razy. Tam Martynka ma wylew i
No i tak, pierwsza skończona. Nie ma już kamieni. Znaczy jest trochę, ale nie starczy na drugą. Może ją zacznę mimo wszystko, zobaczę, żeby leżała rozgrzebana. Nie ma czym przywieźć kamieni, bo żuk nie żyje. Nie wiadomo, ile mu to zajmie. Także teraz wezmę się za porządki w ogródku. Au, au, kurwo głupia. Może zaprezentuję. Martynka tam umiera w tle, ale nie widać. Co ci się stało? Biła się z pokrzywą i przegrała. Tak wygląda ta nędza i rozpacz teraz, a potem pokażę, jak skończę. To ja swoją misję na dzisiaj tak naprawdę wykonałam. Uprzątnęłam tutaj ten obszar, gdzie była ta łąka. Zostały kosmosy jakieś tam jeszcze pojedyncze. Z tyłu Bea się po płocie pnie. Pewnie już nie zakwitnie, ale się pnie. Dalię też w miarę ogarnęłam. Jeszcze tam widzę jedną teraz, że muszę obciąć. No i tutaj w tą stronę dzisiaj poszłam. Tutaj ogarnęłam całość, powyrywałam pokrzywy, doniosłam trochę ziemi, bo tam z tyłu mamy trochę mniej. No i muszę teraz podlać wszystkie te drzewka i roślinki, które tutaj są, jednak potrzebują wody. I na dzisiaj to koniec, czyli misja dzisiejsza wykonana. Dzień następny. Wczoraj już było ciemno, zimno, więc nie dokończyłem, ale dzisiaj wygląda to tak. Stojaki zabrane, wyciąłem całą fasolę, jakieś niedobitki ogórków. Oczywiście korzenie zostawiamy w ziemi. Na razie sianko jeszcze leży, ale słoma. Nie wiem, czy przed zimą je zabiorę, czy na wiosnę. Jak to tam lepiej zrobić? Lepiej to zabrać teraz, czy potem? Bo w przyszłym roku nie chcę już chyba tą słomą ściółkować. Wymyślę coś innego. Nie wiem, czy na razie dać jej tu poleżeć, czy rzucić ją już na kompost. Co dalej? Tutaj widać, albo i nie widać, nasze aksamitki. Te kupne już zakończyły żywot, a te nasze, które długo nie rosły, teraz zaczęły kwitnąć. Masturcie też. Cukinie jeszcze mamy. Przerosły nam oczywiście, jak byliśmy teraz na wyjeździe, także znowu będzie leczo. Martynka nie może się doczekać. Jak ktoś chce cukinie, to piszcie priv. Wyślemy do paczkomatu, byle by mnie żarła leczo. Z nikim się nie dzielę. Będę miał milion słoików. Taka kupa kompostu. Tam już nie dorzucam, już trochę opadł, ale i tak będę z niego wywalał, bo będziemy go przenosić, także nie chcę sobie robić podwójnej roboty i rzucam tutaj. I to tyle. Jeszcze tylko pozbieramy buroki. Tamte rzodkiewki już też powoli jemy, szpinak wyłazi. Czekam, aż pomidory dojrzeją do końca i właśnie tutaj w cieniu będzie teraz kompostownik. A tam będzie coś tam, bo pomidory będą tutaj w szklarni. Także misja wykonana. Chwastów tam za bardzo nie wyrywam. Tyle co widziałem, że coś poszło w nasiona albo jakieś pokrzywy, to wyrwałem. Reszta niech se na razie rośnie. I tak będę to na wiosnę wszystko grabił i szturchał. To wtedy się powyrywa. A teraz chyba zacznę robić tą drugą grządkę.
Nie, nie zdążyłem. Na szczęście. Martynka pryła jak żul. Nieprawda. Prawda. Spłynęła jak żul. Tak. To jest efekt końcowy na dziś. Ściągnąłem darń, nawiozłem trochę ziemi. Tak to teraz wygląda z przodu. Ja tu jestem odpowiedzialny za ten kawałek, więc tutaj powyrywam znowu skrzyp. Nastawię kolejną gondolówę i potem ukradnę trochę cebulek i sobie też tutaj powtykam gdzie nie wie, tam bardziej w tym słonecznym miejscu. Tutaj wszystko jakoś tam żyje mniej więcej. Te poprotki stoją w miejscu, one przyszły połamane, ale cała reszta przyjęła się i ma się dobrze. Budziszek tutaj szaleje. Jak to się zwołało to? To nie pamiętam. Ale tu wsadziłem jedno, też stoi w miejscu. A poza tym jest git. Jeszcze muszę coś wymyślić. Jakieś tam nieduże krzoki. A tu raczej wiosną. Tu może jakieś pnącze na tą ścianę, a też nie jestem pewien. To jest kąt rzeczy nieudanych. Projekty w trakcie, a w trakcie to znaczy tyle, że w ogóle nie zaczęte. Czyli ten wózek był traktorka nieszczęsny. Wtedy trzeba będzie spawać, a ja nie umiem spawać i nie mam czym. Czy to, że nie umiem, nie powstrzymuje mnie aż tak jak brak spowarki. Uwielbiam robić rzeczy, których nie umiem robić, ale to raczej będzie na drugim kanale. Tutaj kółko od wózka. Prawne oko zauważy, że ostatnio jeździmy tylko taczką, bo to już jest druga czy trzecia dętka, która cały czas tu się przerywa w okolicy wętla, więc w końcu muszę to rozebrać i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś zadziora na ferdze, bo to niemożliwe. No i tu zdechlak. Tutaj też wyrwałem przy okazji, ale głównie sam skrzyp, resztę na razie zostawiam. To wyrwałem jedno, zobaczyłem, że ma korzeń palowy. Jak te tam mlecze ciemniszki, więc też na razie zostawiam. Niech zrobi robotę, bo wiem, że tutaj jest dużo gliny, słabo bardzo przepuszczalne. Jest ta gleba pod tą warstwą, którą my nasypaliśmy. Więc niech to sobie na razie rośnie. Słonecznik. Ma się dobrze, pszczoły fruwają do niego, złotokarp coś tutaj widzę, zaczął puszczać nawet. Z wisterii przyjęła się jedna, tamte dwie zeżarły chyba ślimaki. Ale mamy nasiona, więc sobie dosiejemy. No i tu to tak na razie zostawiam, nie mam już. Już nie plewię tego tak jak na początku. Na razie się nie przyjmuję i tak nie mam pomysłu, jak to tutaj będę robił nasadzenia i w ogóle, więc niech sobie jest. Ogólnie odkąd uznałem, że zrobię coś z tym skrzypem, to raz sypałem tu wapno, dwa razy trochę kompostu, ale naprawdę niedużo. I dwa razy polewałem gnojową z chwastów i ze skrzypu. I teraz tą gnojową też podleję tylko tutaj i tam. No na razie nie widzę żadnych efektów tego, no może jeszcze po kilku powtórzeniach coś tam się trochę poprawi. Skończyłem plewić, tyle ukradłem cebulek, nie wiem które to są jakie, także tak. Widzę, że jakieś grzybolce wyrosły. Zaraz to rozgrzebię, czy tu w ogóle jest trochę ziemi, bo tu była prawie sama zrębka. Ale już się przerobiła. Powinny normalnie w tym cebulki wyrosnąć. Dobra. Będę pokazywał, jak to tu wtykam. To będzie wyglądać dokładnie tak samo jak przed, jak skończę. Także tak, tutaj gdzieś pomiędzy tą forsycją i tym czymś będzie trochę tych kwiatków i to koniec misji na dzisiaj.
Wczoraj ogarnęłam tutaj tą grządkę przy oknie i tam wyrwałam chwasty i goździki broda te, które mi nie zakwitły, już pewnie by nie zakwitły, bo za późno je posiałam. Natomiast tutaj chcę teraz wsadzić trochę cebulek i zaraz wykopię tutaj pod nie taki tunel, żeby potem je tylko wsadzić i przekopać. Tunel został wykopany, tutaj, tam gdzieś się kończy. Teraz go zasypię, no i niech rośnie. Tu posadziłam tą mieszankę, co kupiłam w Lidlu, tą dwukilogramową. Tam było wszystko, czosnki, nie czosnki, krokusy, nie krokusy. Także niech to sobie tu rośnie i niech nam na wiosnę zdobi. Już mówiłam wczoraj do Adriana, że ja to już bym chciała, żeby była wiosna. Albo chociaż już żeby było, wiecie, po tej zimie, bo to na mnie najgorszy okres i bardzo go nie lubię. Także zakopuję i lecę dalej z robotą. To już? Także... Do widzenia. Oglądajcie i widzimy się w następnym odcinku! Spoko. Co? Co mają oglądać, jak to jest koniec? No film mają oglądać. Ale już go obejrzeli właśnie. No to wszystkie inne rzeczy mają oglądać. Nie słuchajcie się jej. Słuchajcie się! Patrzcie, jak ryje w tej ziemi, jak dzik. To było do Adriana. Tu to oto dzieło zostało skończone, posadzone. Widać, że kierownik sprawdził jakieś łapki kocie odciśnięte. Robota wykonana. I pokażemy wam na wiosnę, jak wyjdą cebule. Znaczy rośliny cebulowe. Adrian się tu pcha w kroksikach. Znowu dubiemy. Mamy tutaj nadzorcę najważniejszego, jedynego. Nie widać jej głowy. Nadzorco odsuwa się. Łapki podziwiajcie. Łapki nadzorcy. Tutaj Adrian działa, bo wykopujemy trawnik i będziemy sadzić krokusy na robocie. Także czekajcie. I podziwiajcie. Ona jak zwykle leży zamiast robić. Przecież robię. Ała. Dobra, teraz to już naprawdę wszystko. Tam jest meta w połowie, bo z nami to jest paraolimpiada, a nie olimpiada. Komarzy zimno. Zawijamy się, reszta nastąpi wkrótce.